Partnerem odcinka jest PZTu. Program zawiera treści nieodpowiednie dla dzieci oraz kontrowersyjne skróty myślowe. Jeśli więc jest to dla ciebie poważny problem, zrezygnuj z dalszego oglądania, chociaż pewnie będziesz żałować. Czy się to komuś podoba czy nie, dzieła sztuki są czasami warte grube miliony dolarów, no i nie ma się co dziwić, że raz na jakiś czas kogoś nachodzi ochota, żeby sobie takie dzieło sztuki przywłaszczyć, nawet jeśli wymaga to dźwigu. Naturalnie muzea mają różne zabezpieczenia, ale nie zawsze są one skuteczne. No i dochodzi do kradzieży, co jest wielką stratą nie tylko dla danej instytucji, ale po prostu dla kultury. Jakie były najbardziej zuchwałe przypadki kradzieży dzieł sztuki w historii? Które z kolei były przygotowane wyjątkowo kretyńsko? Kto i dlaczego zawinął jedynego moneta w Polsce i co ukradli nam Niemcy w czasie II wojny światowej? Czas na kolejny odcinek Historii bez cenzury. <tryk> Żeby skuteczniej ścigać przestępców, specjalne służby tworzą profile psychologiczne. Przy czym w przypadku złodziei dzieł sztuki to jest praktycznie niemożliwe. Pewien agent FBI przyznał w jednym z wywiadów, że w zasadzie nie da się tego określić, może z małym wyjątkiem. Jedynym wspólnym mianownikiem może być to, że na 99% złodziejem dzieł sztuki jest facet. A poza tym wachlarz motywacji jest naprawdę ogromny. Niektórzy wychodzą z założenia, że łatwiej zawinąć po prostu mały obrazek niż tira elektroniki, inni to na przykład inni pracownicy muzeów, którzy chcą się jakoś zabezpieczyć na starość, jeszcze inni po prostu kochają sztukę, ale zdarzali się w historii też tacy, którzy kradli na przykład obrazy, bo kochali swój kraj. A chodzi o kradzież z naprawdę grubej rury, bo mam tutaj na myśli podwędzenie Mony Lisy Leonarda da Vinci. Z francuskiego Louvre ukradł ukradują pewien włoski stolarz, którego zatrudniono do wykonania gabloty, w której ten dzisiaj kultowy obraz miał być prezentowany. Jako, że w poniedziałek muzeum było nieczynne, to Włoch schował się w niedzielę wieczorem w takim pomieszczeniu gospodarczym, a w poniedziałek wyszedł z niego, założył roboczy fartuch i jak gdyby nigdy nic, zdjął sobie obraz ze ściany. Oczywiście o takich zabezpieczeniach, jakie są w dzisiejszym louvre, czyli np. czujniki drgań obrazu, które rejestrują nawet najmniejsze dotknięcie, już o zdjęciu obrazu ze ściany nie wspominając, i od razu wysyłają takie informacje do ochrony, można sobie było wtedy najwyżej pomarzyć. Nieliczni pracownicy muzeum, którzy byli obecni tego dnia, kojarzyli włoskiego stolarza i nie przeszkadzali mu, kiedy ten wychodził z luwru z dziełem sztuki pod pachą. Trzymał obraz u siebie później przez dwa lata w mieszkaniu i wpadł dopiero, kiedy próbował opchnąć go. Pewnej galerii we Florencji. Najlepsze było jednak to, jak się tłumaczył. Otóż stolarz twierdził, że niczego nie żałuje, bo chciał tylko oddać dzieło Leonarda jego ojczyźnie. Złodziej patriota twierdził, że to nie może być tak, że takie wspaniałe dzieło zostało skradzione przez Napoleona i później było prezentowane we Francji, a nie we Włoszech. Szkoda, że stolarz nie pofatygował się, żeby poznać prawdziwą historię obrazu, bo wtedy szybko zreflektowałby się, że. jego misja nie ma sensu. Bo prawda była taka, że Mona Lisa była legalną własnością króla Francji Franciszka I, który po śmierci Leonarda ją odkupił, a wcześniej był mecenasem wielkiego artysty, czyli dawał Leonardowi kasę na życie i tworzenie. To też Francja miała i nadal ma większe prawa do tego obrazu niż ktokolwiek inny. Ale Włoch, który dostał swoją drogą 7 miesięcy więzienia, po części swoją misję wykonał, bo faktycznie przed oddaniem do Luwru przez jakiś czas Mona Lisa pokazywano we Warto było. Jednak cenne rzeczy znajdują się nie tylko w muzeach i mam tutaj na myśli choćby starodruki. Dobrym przykładem byłby tutaj na przykład przypadek profesora Szczura z Ujotu, ale my omówimy sobie jeszcze bardziej ekstremalną akcję w wykonaniu kilku kompletnych kretynów z Ameryki. W 2005 roku do gabinetu rzadkich druków weszło paru studentów, którzy wcześniej umówili się na wizytę. Były tam prawdziwe cuda, warte miliony dolarów. Na przykład egzemplarz z pierwszego wydania o powstawaniu gatunków Darwina. Kiedy tylko chłopaki zostali sam na sam z panią bibliotekarką, to kobiety obezwładnili i zawinęli dzieła warte tak z 10 milionów dolarów, po czym dali w długą. Co było tylko pierwszym z serii naprawdę głupich błędów. Bo kiedy dyrektorka zobaczyła, że z jej budynku wybiega kilku młodych gości, no to już była zaniepokojona, a co dopiero jak studenci zaczęli gubić bezcenne starodruki. Zostawili te, które były najcenniejsze, ale i tak to, z czym zdołali zbiec, było warte przynajmniej pół miliona dolarów. Chłopaki wsiedli do samochodu i pojechali być głupkami gdzie indziej. Bo już po czterech dniach od głośnej kradzieży chłopaki skontaktowali się z panią specjalizującą się w wycenie książek. Jeden z nich przedstawił się jako pan Stevens, ale kobieta nabrała podejrzeń, poprosiła go o numer telefonu i obiecała, że zadzwoni, kiedy już przemyśli, ile może zaproponować pieniędzy za rzeczy przyniesione przez tajemniczego przybysza, po czym skontaktowała się z FBI. Kiedy agent wykręcił podany numer, to usłyszał pocztę głosową, ale nie było to nic w stylu. Witam serdecznie, tu pan Stevens. Niestety nie mogę w tej chwili rozmawiać. To też proszę o pozostawienie wiadomości, tylko bardziej. "Elo, mordo, tu Spence! Słuchaj, nie mogę gadać, to nie, nagraj się! Czy, czy coś? Okazało się, że właścicielem numeru był niejaki Spencer Reinhardt, student uczelni, z której parę dni wcześniej skradziono starodruki. Ale to nadal nie koniec, bo równie sporą beztroską wykazał się inny członek ekipy złodziejasków, który z tego samego maila najpierw kontaktował się z panią, którą obezwładnili w gabinecie rzadkich druków, a potem po paru dniach z domem aukcyjnym. Przestępstwo było popełnione tak amatorsko, że w pewnym momencie w FBI pewnie oddali sprawę praktykantom. Finał był w każdym razie taki, że cała ekipa dostała po 7 lat więzienia. <laughs> O wiele lepiej zaplanował zarobienie na skradzionych dziełach sztuki pewien okulista z Los Angeles, który w połowie lat 80. w pełni legalnie za prawie 2 miliony dolarów kupił sobie trzy obrazy, dwa monety i jednego Picassa, po czym po jakimś czasie wypożyczył je do pewnego muzeum. I teraz ktoś może się zastanawiać, <laughs> co w tym sprytnego. Bo przed wypożyczeniem trzeba było dzieła ubezpieczyć, i w rubryczce wartość właściciel wpisał 12,5 miliona dolarów, czyli zdecydowanie za dużo, ale jakoś nikt się nie przyczepił, a jak już raz taką wartość uznano, to później przez kolejne lata ubezpieczenie przedłużano na właśnie taką wartość. Aż wreszcie w 1992 roku dom pana Coopermana, bo tak się okulista nazywał, został okradziony i zgadnijcie co zniknęło. No oczywiście, że ubezpieczone obrazy. W ogóle dziwna to była kradzież, bo nie było śladów włamania, alarm się nie włączył, no ale policja stwierdziła, że ewidentnie ktoś się nie bał i... Podwędził. To też pan Cooperman dostał nie tylko pełne odszkodowanie, czyli 12,5 miliona, ale jeszcze 5 dodatkowych baniek rekompensaty. I pewnie kasy starczyłoby mu do końca życia, ale plan poszedł w diabły. Jak to często w takich wypadkach? Bywa przez babę. A konkretnie przez byłą żonę prawnika Coopermana, która za 250 tysięcy dolarów nagrody sprzedała FBI, że obaj panowie ustalili, że wymuszą pieniądze z odszkodowania. Co więcej, powiedziała jeszcze, gdzie prawdopodobnie obrazy ukryli. Cooperman zamiast komfortowego życia mógł teraz dostać 183 lata więzienia, ale poszedł na ugodę z federalnymi i dostał za to 180 lat mniej, co w zasadzie było całkiem spoko układem. Okej, okay, był stolarz, studenci, okulista, ale sporym niedopatrzeniem byłoby, gdybyśmy nie opowiedzieli sobie dzisiaj o pewnej grupie ludzi, którzy, okej, okay, może faktycznie nie dzierżą rekordu, jeśli chodzi o najcenniejsze skradzione dzieła sztuki, natomiast mają niezły rozmach, jeśli chodzi o wagę i rozmiar. Naturalnie mam tutaj na myśli złomiarzy. Precydek Pakować złomna żuka! Słyszeliście, co Krzysz powiedział? A kto ma największy rozmach? Oczywiście złomiarze z Ameryki. Dzisiaj zachodzimy w głowę, jak to się stało, że Egipcjanie transportowali ogromne bloki skalne w starożytności. Albo jak posągi na Wyspie Wielkanocnej znalazły się właśnie w tamtym miejscu. A dla mnie przynajmniej równie intrygującą zagadką jest co, jak paru typów na Manhattanie podpierniczyło z rampy rozładunkowej trzy rzeźby ważące półtorej tony. Na szczęście udało się je odzyskać dzięki pomocy gościa ze skupu, do którego te rzeźby oddano. To jednak wcale nie był rekord, jeśli chodzi o najcięższe skradzione dzieło sztuki, bo ten dumnie dzierżą złomiarze, którzy zawinęli rzeźbę spoczywająca postać z ogrodu jej autora Henry'ego Mura. Ale tym razem wiemy, jak udało się ukraść ważącą prawie dwie tony trzymetrową rzeźbę wartą jakieś 5 milionów dolarów. Otóż panowie podjechali po nią dźwigiem. Na szczęście rzeźby znaleziono, zanim ktoś ją przetopił. Czasami zdarza się tak, że ludzie robią złe rzeczy mając dobre intencje albo jak kto woli po prostu z miłości, no ale jak wielka miłość by nie była do sztuki, no to prawo jest prawem i nie można tak sobie po prostu kraść na przykład obrazów, co nie znaczy z drugiej strony, że ludzie tego nie robią. Kilka takich przypadków sobie właśnie teraz omówimy, a zaczniemy od pewnego kelnera działającego na pograniczu Szwajcarii i Francji. W 1995 roku odwiedził przepiękny zameczek w Szwajcarii, gdzie zobaczył portret kobiety. Podobno zakochał się w przedstawionej tam dziewczynie, bo przypominała mu jego babcię. Tak czy inaczej, zapytał o cenę, a jak dowiedział się, że dzieło jest warte jakieś 2000 dolarów, to z przykrością stwierdził, że nigdy nie będzie go stać na prawdziwą sztukę to też zacznie ją kraść! Nie skupiał się jednak na super znanych dziełach, a zawijał te mniej cenne z lokalnych muzeów. Ewidentnie stawiał na ilość, bo przywłaszczył sobie 232 eksponaty i w pewnym momencie miał ich już aż tyle, że musiał sobie robić wystawy czasowe, to znaczy część leżała w piwnicy, a niektóre rozwieszał na ścianach i prezentował. Sam sobie. Jak wpadł? Nie, 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 nie! Nie ma się co spinać, już tłumaczę. Generalnie mógłby sobie przybić piątkę z amerykańskimi studentami, których już dzisiaj poznaliśmy. I nawet nie chodzi o to, że ukradł z Muzeum Wagnera róg myśliwski, co ich na niego było całkiem sporym łupem, a bardziej o to, że no, chłopina powinien bardziej uważać, okradając małe, lokalne muzea, bo na przykład w dniu kradzieży w tym Muzeum Wagnera było tylko trzech odwiedzających, więc nie było zbyt wielkiego problemu, żeby sprawdzić, kto to zrobił. Policja myślała, że to jednorazowy wybryk, ale jak zobaczyła zbiory w domu chłopaka, no to gość dostał 3 lata, a jego matka półtora za współudział, bo okazało się, że nie dość, że kobieta o wszystkim wiedziała i jakoś nie poczuła potrzeby, żeby powiadomić odpowiednie służby, to jeszcze, co gorsza, niektóre obrazy w pełni świadomie zniszczyła. Przejdźmy jednak do Polski, bo i u nas zdarzali się ludzie, których miłość do sztuki przekroczyła normy prawne, a zaczniemy od hrabiego Branickiego przy czym tak naprawdę to nie, bo pewien niepozorny starszy pan tylko się za Branickiego podawał. Przychodził do muzeum i kazał się prowadzić do dyrektora. Kiedy już trafił do gabinetu, no to przedstawiał się właśnie jako hrabia Branicki, właściciel wielu dzieł sztuki, które chce oddać właśnie do tego muzeum. I w takiej sytuacji dyrektor w większości przypadków był już cały spocony z podniecenia i tracił czujność. I wtedy hrabia wyskakiwał z prośbą. Uprzejmy pytał, czy byłaby możliwość oprowadzania go po ekspozycji. Napalony na dary dyrektor oczywiście wprowadzał szanownego gościa, co widzieli inni pracownicy muzeum i również tracili czujność. No a szef, jak to szef, często miał masę roboty, więc po pewnym czasie zostawiał hrabiego Branickiego samego w muzealnych salach i wychodził. A wtedy hrabia wycinał z ram co fajniejsze obrazy i spierniczał bez śladu. Jednak to wcale nie hrabia Branicki dokonał najbardziej hardkorowej kradzieży dzieła sztuki w historii Polski. Zrobił to pan Robert, który przywłaszczył sobie jedyne w Polsce dzieło Cloda Moneta. Plaża w Purwil Był z zawodu murarzem, w sensie pan Robert, a nie Claude Monet. No i jak zobaczył to wielkie dzieło, to aż go zamurowało z zachwytu. Musiał je mieć. Jak tego dokonał? Wszystko zaczęło się od wizyty w Paryżu i odwiedzenia Louvreu, gdzie przyszły złodziej zakochał się w impresjonistach. Gdyby pan Robert był milionerem, to pewnie kupiłby sobie jakieś dzieło, no ale nie był. Ledwo było go stać na kupienie sobie albumu, z którego dowiedział się, że jest w Polsce jeden, jedyny obraz Claude'a Moneta. Znajdował się w Poznaniu. Pojechał tam, zobaczył i tylko utwierdził się w przekonaniu, że no musi mieć go dla siebie. Opracował plan, który o dziwo okazał się zaskakująco skuteczny. Udał się do Krakowa, gdzie za 300 wy zlecił ulicznemu malarzowi wykonanie kopii dzieła. No ale umówmy się, nie było to wielkie dzieło sztuki, bo za 300 zł to człowiek czasami błotnika nie wyklepie, a co dopiero moneta podrobi. Tak czy inaczej, pan Robert, niezrażony, przystąpił do kolejnej części planu. Zadzwonił do poznańskiego muzeum, gdzie przedstawił się jako student ASP bardzo zainteresowany malarstwem holenderskim i spytał, czy może sobie u nich zrobić parę szkiców. Nikt mu nie robił problemów. To też w Jaszek Robert, niebawem, rozstawił się ze sztalugą i zaczął udawać, że szkicuje jakiś obraz, ale nikt nie podejrzewał, że tak naprawdę przyjechał po wiszącego na tej samej sali zupełnie niedaleko moneta, wartego jakieś 7 milionów dolarów. Kiedy pani z obsługi, robiąc obchód, zostawiała go w sali samego, to Robert konsekwentnie wycinał obraz z ram. W końcu wyciął cały, schował i podmienił na badziewną kopię, która jednak okazała się na tyle skuteczna, że zorientowano się dopiero następnego dnia, ale wtedy Robert był już daleko. Zostawił po sobie tylko właśnie kopię, odcisk buta, odcisk palca i włos. Ale że nie był wcześniej karany i nie było go w rejestrach policji, to było za mało, żeby zidentyfikować sprawcę. Oczywiście sprawa natychmiast trafiła do mediów, które zaczęły się zastanawiać, komu teraz sprytny złodziej Jaszek sprzeda obraz i ile na tym zarobi. Ale Robert absolutnie nie miał zamiaru sprzedawać dzieła moneta. Przybił je sobie delikatnie za szafą, którą raz na jakiś czas odsuwał, żeby w samotności pooglądać dzieło. Podobno zaczął się nawet w pewnym momencie zastanawiać, czy nie oddać obrazu, ale nie zdążył, bo w 2009 roku trafił do rejestru policji i bardzo szybko go złapano i wpakowano do więzienia na 3 lata. A wszystko przez. Niepłacenie alimentów. O, o! Jednak jest jeszcze jedna rzecz, która mnie przynajmniej w tej historii szokuje chyba najbardziej. Otóż jedyny w Polsce obraz Moneta był nieubezpieczony. I na pierwszy rzut oka to się w ogóle w pale nie mieści. Natomiast prawda jest taka, bardzo smutna prawda, że to nie tylko to poznańskie, ale w ogóle muzea w Polsce rzadko kiedy mają kasę na ubezpieczenia. To też bardziej starają się inwestować w systemy zabezpieczeń, jak na przykład świetnie zabezpieczone Łazienki Królewskie. Gdyby dzieło moneta było zabezpieczone na przykład czujnikiem zdjęcia obrazu ze ściany, no to do kradzieży prawdopodobnie by nie doszło. Albo jakby chociaż był monitoring, to wiadomo by było jak wyglądał sprawca kradzieży. Ale to nie jest problem tylko w polskich muzeach. Przekonała się o tym na przykład instytucja, z której zawinięto dwa obrazy kultowego Edwarda Munka. Krzyk i Madonnę. Chociaż akurat ukradziono je w wyniku napadu, no ale gdyby gabloty były lepiej zabezpieczone, to na bank złodziejom nie poszłoby tak łatwo. Oczywiście jest jeszcze jedna kategoria kradzieży dzieł sztuki kradzieże wojenne. Na przykład Szwedzi co nieco nam podwędzili podczas potopu, ale i Niemcy swoje nakradli podczas II wojny światowej. Na przykład głośno było jakiś czas temu o obrazie pomarańczarka albo jak kto woli Żydówka z pomarańczami. To właśnie jeden z obrazów, które capnęli nam Niemcy. Na długie lata słuch o nim zaginął, aż tu nagle, nie tak dawno temu, ktoś wyczaił dzieło w domu aukcyjnym pod hamburgiem. Było wycenione na 4400 euro. Polska strona zareagowała bardzo szybko i dużą rolę odegrały tutaj muzeum narodowe i wspierające je PZU. Wspólnymi wysiłkami udało się zdjąć obraz z aukcji i sprowadzić do Polski. Niestety nie wszystkie dzieła miały tyle szczęścia, co pomarańczarka, bo Niemcy pod pretekstem zabezpieczenia ukradli nam jakieś 60 tysięcy dzieł sztuki, a Hans Frank wykazał się taką troską, że osobiście zabezpieczył sobie dwa dzieła. Damę z gronostajem i portret młodzieńca autorstwa samego Rafaela. Zresztą ten ostatni wymieniony przeze mnie obraz do tej pory się nie odnalazł, a jeśli jest w czyichś prywatnych zbiorach, to jeszcze długo się o tym nie dowiemy. Jak więc widzicie, ludzie są naprawdę sporo w stanie zrobić, żeby przywłaszczyć sobie rzecz, która z jakiegoś powodu im się podoba. I jeśli są w stanie obrobić muzeum, to takich ludzi jak my tym bardziej, to też warto się ubezpieczyć. To prostsze i skuteczniejsze niż robienie sobie z domu fortecy. Tym bardziej, że w Polsce mamy bardzo długie tradycje ubezpieczeniowe, o czym Wam zresztą za jakiś czas opowiemy. Ja teraz tylko wspomnę, że najdłuższe ma PZU. Na ich stronie, do której link znajdziecie w opisie filmu, bez problemu znajdziecie informacje, jak ubezpieczyć wszystko, co dla Was ważne od dzieła sztuki po życie. Wbijajcie śmiało, a my widzimy się w następnym odcinku.